Jest sobota, drugi tydzień Wielkiego Postu. Kolekta do mszy świętej brzmi następująco. Boże, Ty przez swoje sakramenty dajesz nam udział w dobrach wiecznych, chociaż żyjemy jeszcze na ziemi. Kieruj naszym życiem doczesnym i doprowadź nas do światłości, w której sam przebywasz. Anamneza, przypomnienie o tym, jak wielkie rzeczy uczynił dla nas Bóg, a to wszystko przez Przenajświętszą Ofiarę na Golgocie. Tam wzięły początek sakramenty. To z przebitego boku Jezusa wypłynęły sakramenty. Sakrament chrztu, sakrament Eucharystii. To w sakramentach Bóg nas obdarowuje dobrami wiecznymi, samym sobą. O jakie dobra wieczne Panu Bogu chodziło, aby nas obdarować? O takie, których my sami z siebie nie mamy, których nie jesteśmy źródłami. Wieczne życie, wieczna radość, wieczny pokój, odwieczna, przeczysta miłość. To są te dobra wieczne, które przychodzą w sakramentach wraz z przyjściem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. To tutaj Bóg obdarowuje nas sobą, zwłaszcza w sakramencie Przenajświętszej Ofiary, kiedy zanurzamy swoje słabości, konsekwencje grzechów, wszystkie swoje niemoce, to, co odbiera nam Boga. To w Przenajświętszej Ofierze otrzymujemy jej owoc, samego Boga, Komunię Świętą, pokarm na życie wieczne. I ten pokarm na życie wieczne sam Jezus Chrystus, który jest Bogiem Wszechmocnym, kieruje nami w życiu, nami słabymi, którzy nierzadko ulegamy słabości, aby po swojemu, poza wolą Bożą, kierować swoje życie. Jesteśmy kuszeni tym, aby chodzić własnymi ścieżkami. I niekoniecznie są to ścieżki światłości świata, Jezusa Chrystusa. I niekoniecznie są to ścieżki, które prowadzą do światłości, do życia wiecznego, dla którego zostaliśmy stworzeni. Dlatego potrzebujemy sakramentów. W sakramentach Bóg działa najmocniej, najintensywniej. W sakramentach Bóg się udziela swojej wieczności, obdarowuje nas, którzy przez doczesność zmierzamy do wieczności.